Ciekawe dlaczego tak się dzieje. Czyżby kolejna maszyna prosta? Zanim poznasz nowe maszyny proste, przypomnij sobie zasadę działania dźwigni dwustronnej. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć działanie następnych maszyn. Warunek równowagi dźwigni dwustronnej, zapisany w postaci wzoru, wygląda następująco. Poznajmy teraz maszyny proste. Do wykonania tej ciężkiej pracy użyłem bloku nieruchomego. Jest to krążek zamocowany w uchwycie z liną przerzuconą przez niego, którą dodatkowo połączono z obciążnikiem. Blok nieruchomy jest rodzajem dźwigni dwustronnej. Warunek równowagi bloku nieruchomego jest więc taki sam jak dla dźwigni dwustronnej. Zapiszmy te rozważania w formie równania. Z naszych rozważań wynika, że blok nieruchomy nie daje zysku na sile, a jedynie zmienia zwrot jej działania. Mogliśmy już zauważyć, że jednym z zastosowań bloku nieruchomego są wyciągarki na budowach. Z powodu tego, że dla większości z nas wnoszenie ciężarów po drabinie jest problematyczne, a łatwiejsze jest ciągnięcie ciał za pomocą liny przerzuconej przez coś, człowiek wymyślił blok nieruchomy i zastosował go między innymi w budownictwie. W teorii siła działania i siła, którą chcemy pokonać przy użyciu bloku są sobie równe, tak wynika z warunku równowagi sił. Jednak warunek ten nie uwzględnia sił tarcia występujących w łożyskach bloku i w rzeczywistości siła, z jaką działamy, musi być nieco większa, na przykład od siły ciężkości działającej na ciało, którą chcemy pokonać. Zauważ także, że w przypadku bloku nieruchomego długość liny, którą musimy wyciągnąć, jest równa wysokości, na jaką chcemy podnieść ciało. Innym wykorzystaniem bloku nieruchomego jest winda. Tutaj wymagana jest zmiana kierunku ruchu. Gdy winda porusza się w górę, przeciwwaga windy musi poruszać się w dół. Zapamiętaj, blok nieruchomy stosujemy zawsze tam, gdzie chcemy zmienić kierunek działającej siły. Na przykład przy wyciągu narciarskim, o sprzęcie żeglarskim, windzie czy dźwigu. Oprócz bloku nieruchomego, inną maszyną prostą jest blok ruchomy. Warunek równowagi bloku ruchomego jest następujący. Oznacza to, że blok ruchomy daje dwukrotny zysk na sile. Zauważ jednak, że w przypadku bloku ruchomego, aby podnieść ciało na pewną wysokość, Musimy wyciągnąć linę o długości równej podwojonej wysokości. Należy pamiętać, że ciężar jaki mamy podnieść jest równy ciężarowi worka, czyli podnoszonego ciała, oraz ciężarowi bloku nieruchomego. Najczęściej stosuje się blok ruchomy w połączeniu z blokiem nieruchomym, tworząc tak zwany wielokrążek. Pozwala to na wykorzystanie zysku na sile i zmianę zwrotu działającej siły. W takim układzie jeden z krążków przymocowany jest do podpory, a drugi do podnoszonego ciężaru. Dolny krążek może poruszać się swobodnie i gdy za linkę ciągnie się pewną siłą, unosi się on wraz z ciężarem. Podobnie jak w przypadku bloku ruchomego, tak w przypadku wielokrążków mamy do czynienia z dwukrotnym zyskiem na sile. Jednak droga, na jakiej musimy działać siłą, jest dwa razy dłuższa. Tym sposobem wykonana praca jest zachowana. W rzeczywistości należy pamiętać o siłach tarcia występujących na łożyskach bloczków, przez które zysk na sile zostaje zmniejszony.